Konfigurowanie cyfrowego wskazania aktualnej godziny i daty w zegarkach Casio G-Shock serii GA700. Na samym wstępie przyciskiem lewy dolny należy przejść do trybu godziny. Następnie lewy górny przytrzymujemy przez 3 sekundy do momentu podświetlenia skrótu miasta, który nas interesuje. Przyciskami z prawej strony możemy dowolnie zmieniać skrót naszego miasta. Całą listę posiadają Państwo w swoich instrukcjach. Warto wskazać, że dla Polski jest to skrót BER, czyli Berlin. Następnie przyciskiem lewy dolny przechodzimy między poszczególnymi opcjami, takimi jak czas 24, 12 godzin, sekundy, godziny, minuty, rok, miesiąc, dzień miesiąca, dźwięk naszego zegarka. Możemy go wyciszyć lub aktywować. Czas podświetlenia LT3, czyli 3 sekundy, LT1, 1,5 sekundy. I wracamy do głównego panelu. Całość konfiguracji akceptujemy przyciskiem lewy, górny. I nasz zegarek płynnie się konfiguruje. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Państwa przydatny i zapraszam do naszego sklepu zegarek.net.